Teoretycznie byliście faworytem, graliście z outsiderem tabeli, ale to trzeba było potwierdzić na murawie. No tak, to jak w każdej lidze nie ma łatwych meczów. Dominowaliśmy, to fakt, ale często takie drużyny, jak tu przyjeżdżają, cofają się do tyłu i naprawdę to jest czasami ciężko przebić ten mur. Dobrze, że w miarę szybko strzeliśmy bramkę na 1-0 i już się trochę lepiej grało. Idziecie w ślady ekstraklasowego zespołu, który wygrał na inaugurację pierwsze 3 spotkania. Wy również? To taki element wewnętrznej klubowej rywalizacji? Nie, no cieszymy się, że i pierwsza drużyna dobrze zaczęła. My też dobrze zaczęliśmy. Na razie 3 mecze kolejne w niedzielę. Zobaczymy, robimy swoje, patrzymy tylko na siebie. Jak na razie dobrze to wygląda, ale jeszcze to nie jest moment, żeby po czymkolwiek urosnąć, więc trzeba być skromnym i dalej robić swoje. No i chyba dalsza analogia nie jest wskazana, biorąc pod uwagę porażki ekstraklasowego zespołu po tych 3 wygranych. Wy chyba celujecie, by tą pasę zwycięstw podtrzymać. No jak najbardziej. No, my chcemy wygrywać, zresztą wiadomo, pierwsza drużyna też. To jest ekstraklasa, bardzo ciężka liga, więc szkoda, że nie wyszło. Ale my tak, jak najbardziej chcemy podtrzymać tą pasę. Zbudowaliśmy serię 3 zwycięstw i na pewno będziemy chcieli to kontynuować. Świetnie kierujesz grą tego zespołu. Czy marzy ci się występ na boiskach ekstraklasowych w pierwszej drużynie? Bo myślę, że to nie jest rozdział zamknięty. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Z mojej strony to nie jest rozdział zamknięty. Zobaczymy. No oczywiście, gdyby była taka okazja, to z przyjemnością, z wielką dumą wyszedłbym na boiskach ekstraklasy, ale na razie robię swoje. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzeba ciężko pracować i wierzyć głęboko. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.